W sobotę byliśmy z kamerą na stadionie Unii Ząbkowice, gdzie Ząbkowiczanie w kolejnym sparingu gościli zespół RKS-u Zagłębie Dąbrowa Górnicza. O przygotowaniach do nowego sezonu, rozegranych sparingach i nowych zawodnikach w Zagłębiu rozmawiamy z trenerem RKS-u Dąbrowa Górnicza Łukaszem Szymańskim. Okres przygotowawczy dobiega końca. Tak naprawdę schodzimy już z tych najcięższych obciążeń. Jesteśmy teraz po ciężkich treningach i te dwa tygodnie, które pozostały do ligi, wykorzystamy na regenerację i łapanie takiej przysłowiowej świeżości. Do tej pory zaczęliśmy od drużyny amatorskiej, która grała w Play Arenie. Tam ze względu na to, że mieliśmy poważne braki kadrowe, przegraliśmy dość wysoko. Następnie graliśmy z juniorami CKS-u Czelacz, gdzie to był bardzo fajny mecz dla oka i dobry w naszym wykonaniu, chociaż też przegrany 2-1. I ostatnio zremisowaliśmy z drużyną ZW Kazimierz 4-4. Jakieś nowe twarze w zespole? Tak jak mówiłem wcześniej, już mamy Dawida Książka, który do nas przed Stęczy Błędów. Ostatnio grał dwie ligi wyżej w okręgówce regularnie. Jest też Darek Stobierski, zawodnik, który gdzieś tam od dłuższego czasu pozostawał bez klubu, ale całkiem fajnie się prezentuje. Mamy jeszcze dwóch zawodników, z którymi nie podpisaliśmy karty zawodnika, ale myślę, że to stanie się w najbliższych dniach. A kto z klubu odszedł? Z klubu odszedł jak na razie Oskar Nocuń, fajny młody chłopak, skrzydłowy, wybrał gdzieś tam grę, ligę wyżej, w Górniku Sosnowiec, a tak to twarze i ten fundament pozostały. Pierwsza kolejka z kim i gdzie? Pierwsza kolejka z Unią Strzemieszyce z rezerwami. Gramy u siebie, będzie to myślę ciężki mecz, bo drużyna ta jest złożona głównie z juniorów, chłopców młodych, wybieganych, ale patrzymy tylko na siebie i myślimy, że jesteśmy raczej pewni, że zdobędziemy 3 punkty w tym meczu. Dzisiaj sparing z Unią Ząbkowice. Jakie plany taktyczne, jakie cele? Planów takich taktycznych wolałbym nie zdradzać, bo jednak gdzieś tam przeciwne drużyny cały czas śledzą te materiały i nie chciałbym się odkrywać. Cel jest przede wszystkim znany zawodnikom i jestem pewny, że dzisiaj się z tego wywiążą. Dziękuję. Dziękuję. Również o wyniki w dotychczasowych rozegranych meczach, formy zawodników do nowego sezonu oraz nowe twarze w zespole zapytaliśmy trenera Unii Ząbkowice Artura Czwarnowskiego. Pomału kończy się okres przygotowawczy. Proszę powiedzieć, w jakim cyklu jest zespół, ile sparingów rozegraliście dotychczas i z jakimi rywalami? Trenujemy od 10, wcześniej zaczęliśmy. Już w miarę takie przygotowania fizyczne zakończyliśmy, teraz gramy sparingi. Zagraliśmy 2 sparingi z zespołami z Mydlic i z Wysokiej. Wygraliśmy 7 i 9-0, to była B-klasa. To te sparingi po naszej myśli się potoczyły. Jeszcze mamy do zagrania 3 sparingi, dzisiaj gramy z Zagłębiakiem. Myślimy, że to będzie bardziej wymagający przeciwnik. Z Błyskawicą Preczów, która jest w miarę silna kadrowo, też liczymy na to, że to będzie w miarę wyrównany sparing. I przed samą ligą z B-klasą, z Tęczą, Zędków, z Tomskiej A-klasy, myślę, że to będzie właśnie sparing typowy, żeby postrzelać przed ligą, mam taką nadzieję. Co do przygotowań, przygotowania po naszej myśli. W 100% żeśmy wykonali to, co chcieliśmy. Transfery zapinamy, mam nadzieję, że się zapną. Mamy 7 nowych zawodników. Chcieliśmy i dążyliśmy do tego, żeby wzmocnić tą kadrę i się udało. I myślę, że będziemy mocniejsi w tym sezonie niż w ostatnim. Jak więcej szczegółów, kto przyszedł, kto odszedł z zespołu? Już kiedyś wspominałem, odeszło od nas 2 napastników, Przemek Ślęzak i Mateusz Skrzypek. Sprowadziliśmy Krystiana Kowalika z Niw Brudzowice, z 4. ligi napastnika, który będzie naszym na pewno wzmocnieniem. Sprowadziliśmy chłopców z Promienia Strzemieszyce Małe. Tam sprowadziliśmy właściwie 5 zawodników, czyli cały trzon tamtej drużyny, którzy będą teraz stanowić trzon naszej drużyny, tak? 2 bocznych obrońców, dwóch środkowych pomocników. Mamy jeszcze jednego nowego napastnika, czyli wszystkie pozycje, które trochę nam kulały w ostatnim sezonie, zostały wzmocnione. No i mam nadzieję, że przyniesie to wymierny efekt na boisku. Praktycznie do ostatniej chwili będziecie grać sparingi, bo pierwsza kolejka 20 sierpnia, tak? Tak, 19 pierwsza kolejka. Zaczęliśmy wcześniej przygotowania, żeby się fizycznie przygotować. To też u nas troszeczkę to kulało. A teraz jest cykl takich sparingów. Gramy dzisiaj sparing, w środę sparing, w sobotę sparing, żeby jeszcze wszystko zgrać. Dograć wszystkie szczegóły taktyczne, tak żeby nowi zawodnicy się poznali na boisku.
Potem mamy tydzień przed samą ligą, ostatnie szlify, no i zacznie się karuzela tak ligowa. Czyli sparing z Zagłębiem, RKS-em, Dąbrowa Górnicza. Jakie plany taktyczne? Tak jak mówiłem zawodnikom, my musimy realistycznie na to patrzeć. Nie możemy się podpalać i grać o wynik w sparingach, tylko musimy grać to, co będziemy chcieli grać w lidze, tak? Wiemy, że w lidze będzie 6-7 zespołów mocniejszych od nas kadrowo i będzie trzeba się nastawić na kontry. Dzisiaj też będziemy próbowali tak zagrać, przede wszystkim cierpliwie, tak? I skoncentrowani w obronie, żebyśmy nie tracili tak głupich bramek, jak traciliśmy w tamtym sezonie. Dziękuję i życzę powodzenia w dzisiejszej grze sparingowej. Dziękuję bardzo. Sobotni test mecz pomiędzy Unią Ząbkowice, RKS-em Zagłębie był spotkaniem do jednej bramki. Zespół Artura Czwarnowskiego wysoko pokonał zespół z Konopnickiej aż 6-0. Na pewno ten sobotni sparing dał dużo do myślenia trenerowi Szymańskiemu, na jakim etapie znajduje się jego zespół. Co prawda początek meczu nie zakładał tak wysokiej wygranej zespołu Ząbkowic. Zawodnicy RKS-u próbowali strzałami z dystansu zaskoczyć bramkarza Unii, który zawsze był na posterunku. Już pierwsza groźniejsza akcja Unii zapowiedziała, że zespół z Kusocińskiego będzie dominował na boisku. Odnotować tu trzeba doskonałą sytuację z 10 minuty, kiedy zawodnik Unii był sam na sam z bramkarzem RKS-u i fatalnie przestrzelił. Już za chwilę kolejna sytuacja i coraz bliżej do bramki Zagłębia. Wreszcie w 25 minucie po błędzie obrońców RKS-u Ząbkowiczanie otwierają wynik w tym meczu. Co prawda piłkarze z Konopnickiej próbują akcji ofensywnych, ale wszystko kończy się na 16 metrze lub bez pańskiej piłki łapie bramkarz Ząbkowic. W tych pierwszych 45 minutach już niewiele się zmieniło. W drugiej odsłonie na boisku istniał tylko jeden zespół, a byli to gospodarze. Worek z bramkami rozwiązał się w 56 minucie, gdzie Ząbkowiczanie strzeli drugą bramkę, a minutę później trzecią. W tym czasie podopieczni Łukasza Szymańskiego odpowiedzieli tylko dwoma akcjami, w których wywalczyli rzuty rożne, ale bardzo źle wykonane nie stworzyły zupełnie żadnego zagrożenia pod bramką Unii. W 78 minucie mamy już 4-0, zawodnik Ząbkowic wchodzi w pole karne i strzela przez nikogo nieatakowany. Dwie minuty później Ząbkowiczanie strzelają piątą bramkę. Widząc, że bramkarz RKS-u stoi jakieś 2 metry od linii bramkowej, jego rywal go przelobował. Rozbity zupełnie zespół Zagłębia nie wraca z kolejnej nieudanej akcji ofensywnej i piłkarze Unii podwyższają stan meczu na 6-0. Też takim wynikiem kończy się to spotkanie, które pokazało nam, że Ząbkowiczanie chcą zapewnić sobie spokojny byt, a piłkarzom RKS-u pozostanie walczyć prawdopodobnie tylko utrzymanie w B-klasie.